piłkarskich derbach Śląska GKS Katowice wygrał z GKS-em Tychy 3-0 po bramkach Prokicia, Abramowicza i samobójczej Florka. Na pewno tak chcieliśmy wejść w ten mecz i tak chcieliśmy go skończyć wynikiem korzystnym dla nas, a jeśli się uda, to spektakularnym, tak jak dzisiaj. Jest to dla nas bardzo ważne zwycięstwo, dla nas, dla naszych kibiców w meczu derbowym, w meczach, których nam nie za bardzo wychodziło, ale zawsze w tych meczach byliśmy lepsi, a wynik się tylko nie zgadzał. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi zarówno w grze, jak i podczas końcowego wyniku. 3 punkty cieszą. Mnie jako obrońcy cieszy 0 z tyłu, że rywal nie stworzył sobie za wielu sytuacji. Dobrze gdzieś tam byliśmy zorganizowani, ale tylko dzisiaj się gdzieś tam cieszymy, bo coraz mniej spotkań do rozegrania zostało, a punkty nam wcześniej pouciekały, a wiemy, o co gramy. Gramy o miejsce premiowane awansem i to się nie zmienia. Myślę, że zagraliśmy w miarę niezłe zawody, ale za styl niestety punktów się nie przyznaje i dostaliśmy tu srogie, można powiedzieć, baty 0-3, ale nie zwieszamy głów. Będziemy walczyć dalej, żeby w następnych meczach punktować. Obojętnie, kto by dzisiaj nie przyjechał, to wiedzieliśmy, że gdy dzisiaj nie uda nam się wygrać, to praktycznie nasze szanse będą iluzoryczne, także chcieliśmy, obojętnie, tak jak mówię, z kim dzisiaj by nie przyszło nam grać, to musieliśmy wygrać, a szczególnie cieszę, że akurat trafiło na mecz derbowy, bo mogliśmy się dodatkowo spiąć i dodatkowo gdzieś tam pokazać się kibicom i ich trochę też uradować. My cały czas w szatni wierzyliśmy i wierzymy, że ten upragniony awans zdobędziemy. To się nic nie zmieniło, nie wiem, gdzieś tam może ludzie z zewnątrz zaczynali gdzieś tam wątpić, mniej wierzyć w nas. U nas jest wiara do samego końca i dopóki będzie możliwość, to my będziemy o te punkty walczyć i wierzymy, że w czerwcu będziemy świętować. Gdy mieliśmy analizę Gieksy przed meczem, to było widać naprawdę, że Gieksa to bardzo mocny zespół, piłkarsko bardzo mocny na tą ligę. No i dzisiaj to potwierdzili. Aktualnie GKS Katowice zajmuje 4. miejsce w tabeli pierwszej ligi z 47 punktami na koncie. Prowadzi Sandecja Nowy Sącz, która uzbierała 51 oczek. Kolejnym rywalem podopiecznych Jerzego Brzęczka będzie Pogoń Siedlce, z którymi katowiczanie zagrają 6 maja na wyjeździe.